Ostrucki krajobraz już nieraz był natchnieniem dla wielu artystów. Powstały obrazy, książki czy wiersze o Ostrudzie. Jak mówią artyści, miasto jest tak różnorodne, że każdego dnia mogłyby powstawać tutaj różne prace artystyczne. Przez 3 dni zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy brali udział w warsztatach malarsko-rzeźbiarskich pod tytułem Piękno Ostruckiej Przyrody obszaru Natura 2000, utrwalone pędzlem i dłutem. Ten rok na przykład i ubiegły to była odpowiedź na konkurs pod tytułem Utrwalamy piękno ostruckiej przyrody natura, obszaru Natura 2000. W związku z tym tematyką są krajobrazy mazurskie, jest to przyroda naszego regionu, naszego obszaru. Także, a ponieważ jeziora są naszym jak gdyby takim mottem naszych Mazur, w związku z tym najczęściej na naszych obrazach widnieją jeziora, jachty, no i również kwiaty, również łąki. Także to, co spotykamy podczas pleneru. Plener najczęściej też jest nad jeziorem, w związku z tym to, co widzimy, malujemy. Organizatorem pleneru był Klub Plastyka Amatora, który za rok będzie obchodził swoje 45-lecie. Przez ponad 20 lat prezesem stowarzyszenia jest Maria Skowrońska. Jak przyznaje, każdego roku do stowarzyszenia dołączają nowi członkowie. W swoich szeregach skupiają amatorów, jak i profesjonalistów. Tradycją Klubu Plastyka Amatora stały się przeglądy twórczości. Po kilkudniowych warsztatach, jakie odbyły się w czerwcu w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej, 28 czerwca odbył się wernisaż powstałych prac. 20 osób. 20 osób to było założenie naszego wniosku o granty do burmistrza miasta Ostrudy i tyle osób wzięło udział. Każdy dostał 3 blade ramy i tyle miał obowiązek, że tak powiem, namalować. Dzisiaj jest 20 razy 3, a nawet niektórzy więcej namalowali, więc jest to ponad około 100 obrazów na dzisiejszej wystawie. Większość dzieł po zakończeniu wystaw zdobi ściany domów artystów, ich rodzin czy przyjaciół. Wielu z malarzy wystawia też swoje prace na bulwarze Jeziora Drwęckiego, tak by turyści mogli kupić pamiątkę z dawnej perły Mazur. Wiele z obrazów trafia również na aukcje, a dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na cele charytatywne.